Myślę, że warto jest postawić sobie zawsze to pytanie na progu Wielkiego Postu. To nie jest pytanie o to, co ja mogę zrobić dla Boga, żeby być lepszym. Albo co ja mogę zrobić dla Pana Boga, żeby jeszcze bardziej mnie kochał. Ja myślę, że to jest dzisiaj nasz poważny problem w przeżywaniu Wielkiego Postu, w ogóle w przeżywaniu naszej wiary, w której musimy sobie zasługiwać na pewne rzeczy, zapracowywać, udowadniać Panu Bogu, że warto nas kochać. Panu Bogu tego nie trzeba uzmysławiać, uświadamiać. Myślę, że warto sobie postawić zupełnie inne pytanie, pytanie, które postawi mnie w centrum doświadczenia Boga. To jest pytanie o to, jaka jest dzisiaj moja relacja z Bogiem. Kim jestem dla Niego, ale też kim On jest dla mnie. Myślę, że to jest o wiele ważniejsze pytanie, które trzeba sobie byłoby postawić. Liturgia, słowa, którą dzisiaj czytamy u progu Wielkiego Postu, ona nas właśnie zaprasza do tego, żebyśmy, czy stawia nas w centrum sensu tego Wielkiego Postu. Ja myślę, że jak głęboko wchodzimy w Słowo, to odkrywamy prawdziwy obraz Wielkiego Postu. Właśnie wydaje się, że często czytamy to Słowo w taki sposób bardzo powierzchowny i zatrzymujemy się pewnie na pierwszym zdaniu pierwszego czytania z proroka Joela, kiedy Pan Bóg mówi: nawróćcie się do mnie całym swoim sercem przez post, płacz i lament. Ja myślę, że jak to usłyszymy, to od razu w naszej głowie pojawiają się takie myśli: no dobrze, no to co ja mogę teraz zrobić, żeby się nawrócić? A to czytanie nas prowadzi w zupełnie innym kierunku, tak? On nas prowadzi w takim kierunku do tego, żebyśmy poznali Pana Boga. Nawróćcie się do mnie całym sercem, ale zaraz dodaje: niech jednak będą rozdarte wasze serca, a nie szaty. I mówi tak: nawróćcie się do Pana Boga waszego, bo On jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i łaskawy. Czyli znowu na pierwszym miejscu wyłania się od razu obraz Pana Boga, który jest Bogiem litościwym, miłosiernym, nieskory do gniewu, jest bardzo łaskawy, lituje się nad naszą niedolą. To jest przypomnienie tego, kim jest Bóg. To jest właśnie o to, czy ja na progu Wielkiego Postu w swoim życiu potrafię znaleźć takiego Boga, który dla mnie jest litościwy, który dla mnie jest miłosierny. Czy przeżywam Go jako Boga, który jest bogaty w łaskę? Czy doświadczam Jego miłości dzisiaj? Bo jeśli nie doświadczam, tak? Bo jeśli dzisiaj moja relacja taka nie jest, bo jeśli dzisiaj nie czytam Boga jako miłosiernego, pełnego łaski, to jest konsekwencja mój płacz, tak? To jest jakby powód do tego, że ja mam rozedrzeć swoje serce, żeby zajrzeć tam w środku. To nie jest powód do tego, żeby zastanawiać się, co mogę zrobić po swojemu, żeby rozszerzyć swoje serce, żeby Pan Bóg mógł wejść w nie. Jest pytanie najpierw, czy ja mam Boga w sercu pełnego miłosierdzia, czy ja doświadczam Boga, który jest dla mnie absolutnie łaskawy każdego dnia, który jest dla mnie miłosierdzia. To jest bardzo ważne, bo prorok Joel później mówi o tym, że zaprasza do tego, żeby świętować. Mówi tak, że na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Kiedy czytamy to pierwsze zdanie, kiedy jest mowa o płaczu, o poście, o lamencie, a za chwilę o zaproszeniu na jakąś tam ucztę, zgromadzenie uroczyste, będzie święty post. Widzimy, że tam panuje zupełnie inny klimat. Tam panuje klimat radości, tam panuje klimat, myślę, takiej szalonej radości, tak? Ponieważ Bóg na Syjonie, tak? Syjon to jest miejsce przesączone obecnością Boga. Jeśli miejsce mojego serca staje się przesączone obecnością Boga, tak, to każdy mój post będzie generował we mnie ogromną radość. Jeśli się pojawi płacz w tym sensie, jeśli się pojawi we mnie jakiś lament, płacz, jakiś post, to on się pojawi tylko dlatego, że tak jak dzisiaj pisze prorok Joel, że oblubieniec przychodzi, wychodzi na spotkanie swojej oblubienicy, że Pan Bóg chce nas spotkać w Wielkim Poście jeszcze bardziej intymnie, że nas chce zaprosić do takiej
oblubieńczej, prawdziwej miłości, miłości, która jest absolutnie płodna, miłości, która jest życiodajna. Stąd właśnie jest to uroczyste zgromadzenie, stąd jest ten święty post. To jest czas, myślę, bardziej nie umartwienia, ale czas zaślubin. Jeśli rozpoznajemy ten czas jako okazję do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, tak, żeby przeżyć z Nim zaślubiny, żeby tak otworzyć serce przed Nim takim, jakim On jest. Ja myślę, że ten płacz, do którego zachęca Joel, post i lament, wynika z tego, żeby na progu Wielkiego Postu właśnie zobaczyć, że moje serce może być oddalone od Boga, że ja Go przestałem czytać w swoim życiu jako Boga, który jest miłosierny, jako Boga, który jest łaskawy, który ma dla mnie litość, nie? I że żyję z takim niepełnym Jego obrazem, z obrazem, który absolutnie zubaża moje człowieczeństwo, który krępuje moją codzienność, krępuje moje życie, przestaje żyć jako człowiek wolny, że nie, żyje w zniewoleniu polegającym na tym, że mam zniekształcony obraz Boga. Ja myślę, że to jest podstawowe i fundamentalne dzisiaj zniewolenie każdego człowieka. To jest to, że człowiek ma niepełny obraz Boga, tak? Że nie potrafimy dobrze przeżyć obrazu Boga, tak? Przeżyć te relacji z Bogiem takim, jakim On jest. Dlatego czas jest Wielkiego Postu jest właśnie po to nam dany, żeby ustawić się w dobrej relacji, tak? Człowiek-Bóg, żebym się ustawił w dobrej relacji, no, ale nie przez takie nastawienie, co ja mogę zrobić, tak? Nawymyślać, nie wiem, 15 tysięcy różnych sposobów zbliżenia się do Pana Boga, ale żeby odkrywać, pozwalać Mu odkrywać takie prawdziwe oblicze, żebyśmy przeżyli ten post tak naprawdę w głębi serca, żebyśmy na początku Wielkiego Postu, zanim pomyślimy, co możemy zrobić, stanęli tak jak Dawid dzisiaj, myślę, w psalmie, to jest mój ulubiony psalm 51, w którym Dawid z głębi serca właśnie woła. To jest moment, w którym on rozdarł nie tyle swoją szatę, co rozdarł swoje serce, kiedy zawołał: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swojej litości zgładź moją nieprawość. Znaczy, on zobaczył swoją nieprawość, ale tak płakał tylko dlatego, tak lamentował i tak pościł tylko dlatego, że wiedział, co stracił, tylko dlatego wiedział, że zamknął się absolutnie na miłość Pana Boga, tylko dlatego, że zobaczył, że na pewnym etapie swojego życia zaczął przeżywać Boga jako nie Boga miłości i to absolutnie skrępowało jego życie, to stało się powodem jego grzechu, a potem nawet jego wewnętrznej śmierci. To jest dobry czas na to, żeby, tak jak Dawid, powiedzieć: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. To zobaczyć to, tak, że każdy nasz grzech to jest rana w sercu Boga, ale to jest też rana w moim sercu, tak? Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Trzeba by dodać: przeciwko sobie samemu zgrzeszyłem. I potem właśnie przeżyć w Wielkim Poście to niesamowite, tę niesamowitą relację, wejść w tę relację. Powiecie może znowu, że jestem już monotematyczny, że cały czas mówię to jedno słowo. Słowo, które jest cały czas w moim sercu, to jest Ojciec. No ale ja niczego sobie nie wymyślam. To jest słowo, które dzisiaj aż 6 razy pada w Ewangelii. Tam jest pokazane to, w jaki sposób mamy pościć, tak? Nie zewnętrznie, kiedy dzisiaj ewangelista mówi, żebyśmy się wystrzegali kwasu faryzeuszów, żebyśmy nie byli jak faryzeusze, tak? Kim jest faryzeusz ze swojej natury? Faryzeusz to słowo oznacza tyle, co właśnie oddzielony. Myślę, że to jest też piękny obraz tego, jak człowiek może przeżywać Wielki Post, czyli może robić wszystkie praktyki, może robić je najpiękniej, najbardziej pobożnie, tak, i z najpiękniejszych pobudek, ale w sercu jest oddzielony od Pana Boga, tak? On nie robi tego ze względu na to, żeby mieć relację z Ojcem, ale robi to ze względu na to, żeby się podobać ludziom. I myślę, że tego nie można nazwać wiarą, a to jest częsta dzisiaj pokusa,
przeżywania Wielkiego Postu. To nie jest skupianie się na Ojcu, to nie jest patrzenie na Niego. W Wielkim Poście ważne jest, myślę, to, żeby mieć wzrok utkwiony na Pana Boga, przestać w końcu patrzeć na siebie, na świat, który nas otacza, na siebie, tak? Myśleć, co ja jeszcze mogę, ale popatrzeć na Boga, tak? Zobaczyć, że On zrobił wszystko, tak? To nie jest pytanie, co ja jeszcze mogę zrobić, ale to jest pytanie, co On zrobił dla mnie. To jest zupełnie inne pytanie. I myślę, że tutaj chodzi bardziej o to, żeby w taki sposób przeżywać Wielki Post wewnętrzny. Znaczy asceza, umartwienie, post, nasze postanowienia są o tyle ważne, o ile są konsekwencją odpowiedzi na moje pytanie, czy moje tęsknoty, odkrycia w sobie tego, że stoję daleko od Pana Boga, odkrycia w sobie tego, że przez to, że oddalam się od Niego, zadaję sobie także sobie w sercu rany. To jest moment, żeby sobie zobaczyć też w swoje rany, w swoim sercu, te wszystkie momenty, które mnie bolą, tak, jako konsekwencje tego, że przestaję czytać Boga jako Ojca. I w tym sensie właśnie asceza, umartwienie jest ważne, jeśli są konsekwencją, że ja chcę zrobić wszystko, żeby ustawić się w dobrym kierunku do mojego Boga, żeby w Wielkim Poście przeżyć Go tak, żebym był ja i Pan Bóg. I to jest, myślę, że taki sposób Wielki Post ma wielki sens. Ja myślę, że historia Kościoła też pokazuje to bardzo pięknie. Znamy chociażby taki stan, nawet kiedyś był ludzi, którzy nazywali się pokutnikami. Kiedy dzisiaj patrzymy sobie, to pomyślimy sobie na szaleńcy. Ludzie, którzy, nie wiem, nosili włosienice, którzy spali na podłogach, do dzisiaj różnego rodzaju pokuty może i są zatrzymane, ale myślę, że ci ludzie w jakiś sposób to czynili tylko dlatego, że mieli w sercu właśnie to doświadczenie tego, że mogli czymkolwiek zranić Boga. Myślę, że najpierw mieli doświadczenie Jego wielkiej miłości, tego, że odrzucili tę wielką miłość, tak, że ta moja cała fizyczność, że ta cała moja ludzkość, to całe moje człowieczeństwo, to moje życie, w którym jestem, tak, że to jest moment, w którym ja odrzucam wielką miłość Pana Boga bardzo często i jakby jest ta asceza, to umartwienie, ta pokuta jest konsekwencją tak, tego, że ja widzę, płaczę nad tym, że to, co we mnie jest takie ludzkie, że to mnie oddala od Pana Boga. I myślę, że w taki sposób właśnie warto przeżywać Wielki Post. Znaczy zobaczyć najpierw wielką miłość Pana Boga, potężną miłość Pana Boga, żeby sobie uświadomić, tak, że kiedy ja odrzucam Jego miłość, to jednocześnie pozbawiam się tlenu. Jest to pytanie o obraz Pana Boga. I myślę, że taką najpiękniejszą wielkopostną byłoby chociażby właśnie może słuchanie Słowa Bożego, które pokazuje mi twarz Boga, które żywcem stawia mnie w doświadczeniu Pana Boga, które objaśnia mnie to, kim Pan Bóg jest. Kiedy ja czytam Słowo Boga, Bóg oddycha w moim kierunku. Kiedy ja sięgam do Biblii, to Bóg właśnie zaczyna mówić wprost do mnie, zaczyna mi objaśniać pewne rzeczy. Ja już nie muszę chodzić po omacku. To jest, myślę, bardzo ważne. A druga rzecz, do której zachęcam w czasie Wielkiego Postu, to jest adoracja, żeby właśnie patrzeć na tę miłość. Nawet niewiele mówić, ale patrzeć na tę miłość, żeby sobie uświadamiać to, no właśnie, żeby sobie uświadamiać to, że jesteśmy naprawdę zawsze Syjonem, miejscem przesąconym obecnością Boga. Ze strony Pana Boga to się nigdy nic nie zmienia. To my możemy się zabarykadować. Wielki Post jest momentem, w którym chcemy zapłakać nad naszą kondycją, która jest taką kondycją człowieka zamkniętego, zabarykadowanego na miłość Pana Boga, żeby otworzyć swoje serce na to, co jest istotą, czyli na Jego miłość. A wszystko inne, wszystkie nasze postanowienia, niech one będą tylko konsekwencją pragnienia jeszcze większego spotkania się z Panem Bogiem, czy bardziej przyjęcia Jego miłości, zrozumienia to, kim dla Niego jesteśmy. Wszystkim z całego serca chciałbym życzyć błogosławionego Wielkiego Postu i z całego serca Wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.